Monday, March 2nd, Myothemne. The events I'm about to relate occurred just a few days after my departure to Forest Heart. In the interest of historical accuracy, I have inserted these pages in my journal to acknowledge this important moment in time. After the Ibis crown was recovered from the ancient tomb below Myothemne, a ceremony was held to coronate Ulrich as the new emperor of the Cathbruic Empire. The journeyman, after 100 years of self-imposed penance for being absent during the fall of the city, threw down the gold tiles that hung around their necks and swore fealty to the new emperor. The journeymen were no more. The Heron Guard were reborn. Hours later, Myothemne was overrun by Myrcridia, and the Heron Guard were given their chance at redemption. Witam w 17 misji. I'm telling you, those were standard charges for 25-pound mortars. But they were cannons. Well, what were they set up like mortars for then? Hey, did any of you just hear something? Go for help. We'll hold them off as long as we can. Jesteśmy tu w mieście Myothemne. Jest to dokładnie ta sama mapa co dwie misje temu. Tyle, że tym razem tutaj się bronimy. Myrcridia chcą odbić to miasto. Jest tu też nowa jednostka Myrcridia Gigant. Nasz Berserker pobiegł po posiłki. My w tym czasie musimy odpierać ataki. Dwie Myrcridie. Właśnie. Jak Myrcridia ma mało zdrowia, to wpada w szał. I atakuje tego, kto jest najbliżej. Nieważne, czy to przyjaciel, czy wróg. Received. Over here! Let's go! Over here! Chill! Okay. I'm moving. Yeah. Look out! Haha, i zaatakuje tych. Yeah. O, mamy troły. I nowa jednostka, tym razem po naszej stronie, Czapla Straż. Zgodnie z wydarzeniami sprzed Myt 1, Myothemne było stolicą Cesarstwa Cathbruic. W momencie, kiedy Balor zabił cesarza, Czapli Strażnicy odłożyli swoją broń i stali się wędrowcami. Teraz, kiedy Ulrich został koronowany na cesarza, wędrowcy na powrót stali się Czaplą Strażą. Tak, teraz lepiej nam będzie walczyć, jeśli wyjdziemy przed mury. Myrcridia będą się próbowali przebić w tym miejscu i w tym. Wtedy byłoby nam znacznie trudniej. O nie, idzie duża grupa Myrcridiów. Thank you.
z moździerza do nich. I teraz na nich. Nie! Uff. Nie strzelać już. Dobra. Teraz podzielimy się na dwie grupy. Troły pójdą tutaj i część czaplej straży. Trzech tych z moździerzami i reszta zostanie tu. Właśnie. Kule już podkładają materiały wybuchowe. Strzelać do nich. Teraz wy tutaj. What now? O, gigantycie. Musimy go załatwić, inaczej zniszczy mur. I następna salwa. Leży. O, Myrkrydia idą. Ustawić się. Troły w pierwszej linii. A za nimi strażnicy. O, kule. Teraz może tak przeniesiemy łuczników z tej środkowej wieży, bo i tak tu nie mają nic do roboty. Jednego tutaj. A drugiego tutaj. Teraz tak tych kulów lepiej nie atakować trołami, bo mają materiały wybuchowe. Kopnie kula, który ma... który niesie te materiały wybuchowe, to to wybuchnie. I zrani trochę troła. Dobra, lepiej nie odchodzić zbyt daleko. O, gigant. I jeszcze. Załatwiony. A to kule nie podłożyły ani jednego materiału. O, Myrkrydia idą. W tym jeden gigant. Strzelać do niego. Jeszcze raz. Let's go!
Znowu te kule. Gigant. Yes. Make way for the floor. Oh yeah. Bezduszni. To żaden przeciwnik dla krasnoluda z moździerzem. Let's go. Kule. I Myrkrydia. W takim razie wy tutaj, a troły pójdą tędy. I tu. Spróbujemy ich zwabić tam pod moździerz. Gigant. I jeszcze raz strzelać. I tu nowy cel. Tu idzie gigant. Wycofujemy się. Dobra, teraz na tę stronę. Że niech on najpierw rzuci te swoje czaszki wybuchowe, dobra, i z moździerza. I dobić go. Teraz z południa idą tu Myrkrydie. A może spróbujmy wykorzystać te materiały wybuchowe. Teraz. Haha, udało się. I strzelać. O, proszę, następny. Look out. Hmm.
Bezduszni. Załatwić ich. Idą Myrkrydia. I koniec. All right. Hey, we did it. We all right.